Każdy człowiek może narodzić się na nowo. I nie jest to jakaś tam opcja na lepsze życie. To nie jest obietnica lepszego życia. To jest obietnica życia w ogóle. Ponieważ człowiek, będąc oddzielony od Boga, jest egocentryczny, czyli pusty w środku. Człowiek egocentryczny, czyli pozbawiony obecności Boga, ginie. I być może dzisiaj, chodząc po tym świecie, nie widzisz tego, ale jesteś martwy w środku. Jesteś martwy w środku. I tak naprawdę śpisz. Tak naprawdę śpisz. A ja ci dzisiaj mówię, obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się dzisiaj. Nie żyj powierzchownym życiem. Nie myśl sobie, że zagłuszysz swój ból jakimiś używkami, albo towarzystwem, albo imprezami. Nie zagłuszysz pustki, która jest w tobie. Musisz się obudzić. Musisz podjąć decyzję, że wstajesz z martwych. Kiedy ja zawołałam do Jezusa Chrystusa, to ja powstałam z martwych. Kiedy Go zaprosiłam do swojego wnętrza, to ja ożyłam wewnętrznie. Nie ma we mnie już tej pustki, nie ma we mnie już tego egocentryzmu. Idę do nieba, narodziłam się na nowo, stałam się nową osobą, nowym człowiekiem, nowym człowiekiem. To jest właśnie to, co Bóg ma dzisiaj dla ciebie. On ma dla ciebie życie wieczne. On ma dla ciebie wypełnienie tej pustki, którą masz dzisiaj w sobie. Obudź się, nie śpij tak jak ona. Nie śpij, bo chodzisz po tym świecie jak zombie, ale jesteś istotą wieczną i powinieneś wiedzieć, że tu i teraz, żyjąc na tym świecie w ciele, decydują się twoje losy co do wieczności. Ty decydujesz o tym, czy idziesz do nieba, czy do piekła. Ty decydujesz o tym, czy będzie w tobie życie wieczne, czy będzie w tobie pustka. Ty decydujesz o tym, czy chcesz żyć z Bogiem, czy nie. Jeśli popatrzysz na Jezusa, to wiesz, jaki jest Ojciec. I teraz ty decydujesz, ponieważ On już zrobił wszystko na krzyżu Golgoty. On wziął twój grzech, czyli błąd, twoją niezależność od Boga. On wziął to na siebie i wziął całą konsekwencję. Konsekwencją błędu, czyli grzechu, jest śmierć. I na to zasługuje każdy człowiek. To nie jest kwestia tego, że Bóg jest mściwy, tylko kwestia tego, że Bóg jest życiem. A więc w odłączeniu od życia jesteś w przestrzeni śmierci. Jeśli jesteś oddzielony od życia, jeśli nie jesteś połączony z tym Bogiem, to znaczy, że jesteś w przestrzeni śmierci. I będąc egocentrycznym, jeśli umrzesz w tym ciele, w takim stanie trafisz do wieczności, w wiecznym oddzieleniu od Boga. To nie jest groźba, kochani. Jezus, chodząc po tej ziemi, mówił o wiele więcej o piekle niż o niebie. Dzisiaj człowiek wypiera to, ale wewnątrz wiesz, nawet jak deklarujesz się jako ateista, wiesz, że jest Bóg, wiesz, że jest Bóg, wiesz, że jest Bóg, wiesz, że jesteś oddzielony od życia. Wiesz, że nie masz życia sam w sobie. Wiesz, że jest coś uszkodzonego w tobie. Wiesz, że jest coś, co ściąga cię w dół. Wiesz, że jesteś winny. Wiesz, że upadasz. Każdy człowiek wie, że jest grzeszny, mimo tego, że na zewnątrz prezentujesz się jako ktoś, kto jest dobry. Wiesz, że jesteś grzeszny. Wiesz, że nie jesteś święty. Kiedy zadałabym ci pytanie, dokąd idziesz, czy do nieba, czy do piekła, wiesz, że nie idziesz do nieba. Ale Bóg nie chce cię zostawić w takim stanie. On chce, żebyś się obudził z tego marazmu i podjął decyzję, ponieważ On 2000 lat temu zrobił już wszystko, żeby każdy człowiek mógł pójść do nieba. Wystarczy tylko się ukorzyć, czyli odwrócić od swoich poglądów, głupich, wydumanych poglądów, że nie ma Boga, że nie ma piekła, że nie muszę decydować. Odwróć się od tego i zobacz, że jest Bóg. I zobacz, że On zrobił wszystko,
żebyś mógł się z Nim pojednać. Zobacz to. Obudź się. Obudź się. Obudź się. Obudź się, nie śpi. Nie śpi. Jest decyzja do podjęcia. I to jest decyzja o Twojej wieczności. To jest decyzja o tym, dokąd zmierzasz. To jest decyzja o tym, kim jesteś. Decyzja należy do człowieka. To nie Bóg zdecyduje, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła. To Ty decydujesz. To Ty dzisiaj decydujesz na podstawie tego, czy przyjmujesz ofiarę Jezusa, czy nie. To Ty decydujesz. Decyzja jest po Twojej stronie. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I to, co dzisiaj słyszysz, to jest Ewangelia, dobra wiadomość. Dobra wiadomość polega na tym, że wszystko zostało zrobione. Dobra wiadomość polega na tym, że człowiek przez swoją decyzję, że przyjmuje to, co Jezus Chrystus zrobił dla niego na krzyżu, że zaprasza go do swojego życia, uznaje go za swojego Pana i za swojego Zbawiciela, może z automatu stać się dzieckiem Bożym. Z automatu możesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Jezus Chrystus jest realny. Jezus, z którym się spotkałam 21 lat temu i który wszedł do mojego życia na moje własne zaproszenie, jest realny i zmienił mnie od środka. Jestem nową osobą. Narodziłam się na nowo. Dziewczyny, śmiejecie się, ale potrzebujecie zmiany, ponieważ jesteście egocentryczne i puste. I to nie jest w ogóle wyrzut sumienia, to nie jest przytyk. Każdy człowiek bez Boga jest egocentryczny i pusty. I każdy człowiek bez Boga ginie. Ponieważ jeśli w takim stanie umrzesz, staniesz przed Bogiem i będziesz wiedziała, że jesteś od Niego oddzielona, ponieważ nie zaprosiłaś Go do swojego wnętrza. Masz serce, rozumiesz? Masz ducha. Nie jesteś tylko ciałkiem, nie jesteś tylko psychiką, ale masz ducha i ten duch jest egocentryczny. Dopóki się nie pojednasz z Bogiem, nie połączysz z Nim, dopóki nie uznasz tego, że jesteś dzisiaj w grzechu, czyli w błędzie i nie zawrócisz z tego, nie uznasz tego, że potrzebujesz Zbawiciela, nic się nie zmieni w Twoim życiu. Nadal będziesz gonić za marnością i nadal będziesz niezaspokojony i będziesz zmierzać do piekła. Taka jest prawda. I dzisiaj mówię Ci tą prawdę. Jeśli ją przyjmiesz, to zaczniesz żyć. Jeśli zawołasz do Jezusa Chrystusa, to zaczniesz żyć. Zaczniesz żyć i zobaczysz wtedy różnicę. Dopiero wtedy zobaczysz różnicę. Bo dzisiaj jesteś jak ptak, który został wychowany w klatce i nie wiesz, że jesteś w więzieniu. Musisz się narodzić na nowo. Musisz się uratować w ten sposób, że uznasz, że potrzebujesz Zbawiciela i zawołasz do Niego.